Marku, zaczynamy od początku, to znaczy od wszystkiego, co pamiętasz sprzed wojny. Zacznijmy od rodziny, od rodziców. No i co byś chciała wiedzieć? Kim byli twoi rodzice? Jak ich pamiętasz? No, ojca pamiętam, jak leżał w łóżku. Przyszedł doktor i potem umarł. Miał gruźlicę gardła, to wiem z późniejszych opowieści. A matka? Matka umarła w 34 roku. W 33. No i pracowała. Pracowała przedtem. Ostatnie lata pracowała w szpitalu Bersonów i Baumanów jako kierownik administracyjny tam tych wszystkich gospodarczych rzeczy, nie wiem, pralni, kuchni, jeszcze czegoś tam gospodarczego. No i to wszystko, co pamiętam z rodziców. Pracowała ona i przed południem, i po południu, także różnie to bywało. I poza tym była działaczką w takiej organizacji socjalistycznych kobiet. Było to, wiem, że na ulicy Przejazd, bo czasem tam przychodziłem do niej, siedziałem tam, czekałem, aż ona pójdzie do domu. I kiedyś przemawiała na wiecu w Teatrze Scala. To był chyba wtedy, nie wiem, czy to był Dzień Kobiet, czy wtedy było coś takiego, ale chyba był jakiś Dzień Kobiet, czy coś takiego. I była pełna sala, ja przyszedłem już pod sam koniec. Tam jeszcze jakieś parę osób przemawiało, bo przedtem wiem, że ona przemawiała i potem poszedłem z nią do domu. I to właściwie wszystko.